Siemanko, pokażę takie szybkie obejście tego patcha na kopiowanie aut znajomych. No sprawa jest tak prosta, że to się w głowie nie mieści. No potrzebujemy, tak jak to było, znajomego z autem, które od niego kopiujemy, on dostęp do pojazdu ustawia na wszyscy. My, mobilne centrum operacyjne, tam jakiś pojazd na stratę albo z jakiegoś innego garażu, to nam jest nieważne. Wzywamy ten pojazd sobie na stratę, czy on jest mobilnego, czy on jest z innego garażu, to jest nieistotne. Tu robotę robi tylko guzik, ja to nazywam pauza. Na Xboxie to są trzy kreski, na Playu to jest options. A tu nic się nie zmieniło. Wzywamy pojazd na straty. Znajomy do nas wsiada, klika sobie też tą pauzę. Czy tam pisze do nas wiadomość. Dajmy na to, klika pauzę. Podjeżdżamy pod mobilne, dajemy strzałkę w prawo. Znajomego wywala. My cofamy. Wysiadamy z pojazdu, wybieramy postać z fabuły i komunikat tak po 5-6 sekundach anulujemy. Teraz znajomy też może zamknąć tą pauzę, też wybiera postać z fabuły i na tym komunikacie zostaje. My podchodzimy pod mobilne i tu jest cały myk. Najeżdżamy na wejdź ze znajomymi i pobliskimi, klikamy też tą pauzę, wyłączamy ją i potwierdzamy, żeby wejść ze znajomymi. I teraz znowu wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, bang. Wsiadamy do auta od znajomego. Gdy już siedzimy, mówimy mu, żeby komunikat anulował i my odjeżdżamy na jakąś odległość, żeby nas po prostu wciągnęło do mobilnego. Także tu jest obejście takie proste, tak samo jak to kopiowanie. Nie wiem, co tu jeszcze dopowiedzieć. No, sprawa jest banalnie prosta. Pozdrawiam, Elo.